Kochanie, chciałabym podzielić się z wami takim krótkim świadectwem i chcę, żebyście z tego coś dla siebie wyciągnęli. Kiedy narodziłam się na nowo, krótko później zobaczyłam taki filmik, gdzie pewien usługujący tam modlił się o ludzi i oni się strasznie śmiali, ale po prostu strasznie się śmiali. I ja patrząc na ten filmik, to było dla mnie po ludzku dziwne, wręcz rzekłabym nienormalne. I ostatnio właśnie na grupie domowej modliliśmy się i w którymś momencie miałam taki w ogóle, no to było pierwszy raz miałam coś takiego, na zasadzie, że jakby czułam, jakby ten śmiech w ogóle wpływał we mnie. Jakby mi się chciało w ogóle śmiać, ale wstydziłam się w ogóle, co ludzie powiedzą. I w ogóle głos Ducha Świętego do mnie, kto jest twoim Panem? I dla mnie to już było jasne i logiczne, oczywiście, że ty jesteś Panem. I zaczęłam się śmiać. I w ogóle, wiecie, bo to też jakby nie chcę kłaść nacisku na śmiech, tylko chodzi o posłuszeństwo swojemu duchowi. W ogóle, jeżeli masz ochotę na uwielbienie, nie wiem, robić fikołki, pompki, w ogóle stać na głowie, chodzić na rękach, cokolwiek, po prostu to rób. Byle na chwałę Boga. Bóg widzi serce. Nie bój się. Po pierwsze, to się w ogóle nie bój. Jesteś w domu. Nie musisz się bać. Wiecie, kocham Artura i Agatę, ale oni nie są moim Panem. Amen. Moim Panem jest Jezus. I jeżeli ja czuję w sercu, że mam ochotę krzyknąć Alleluja, to krzyknę Alleluja. I nie będę myśleć, kto sobie co pomyśli, bo moim Panem jest Jezus. Cokolwiek masz ochotę robić na uwielbieniu, po prostu to rób, byle na chwałę Boga. Bądź sobą. To, co mówiła niedawno Agata, że diabeł chce przyjść i wszystko wyrównać. W ogóle przeklinam to. Bądź sobą. Kto przyjmuje proroka jako proroka, zapłatę proroka otrzyma. Amen.